Witajcie w nowym odcinku na kanale Szafa Fana. Odcinek zupełnie inny, bo po raz pierwszy poświęcony kobiecemu futbolowi. W kolekcji mam mistrzowską koszulkę, to i o mistrzostwach świata porozmawiamy. Zanim jednak ciekawostki, poproszę Was o kolejne suby z dzwonkami i łapki w górę. Pierwsze mistrzostwa świata kobiet w piłce nożnej odbyły się w 1991 roku i tak jak męskie, są organizowane co 4 lata. Od 2023 roku w turnieju brać udział będą 32 zespoły. To pokazuje szybki rozwój piłki kobiecej, bo w pierwszych dwóch turniejach występowało zaledwie 12 reprezentacji. Do tej pory tylko 4 zespoły zdobywały mistrzostwo. 4-krotnie Stany Zjednoczone, 2-krotnie Niemcy i po raz Japonia oraz Norwegia. Finał Mistrzostw Świata 1999 oglądało na stadionie 90 185 widzów. To rekord jakiegokolwiek kobiecego wydarzenia sportowego. Formiga z Brazylii wystąpiła aż na 7 turniejach o Mistrzostwo Świata. To absolutny rekord wśród mężczyzn i kobiet. Puchar Mistrzostw Świata Kobiet każdy ze zwycięzców otrzymuje na własność, nie jest więc przechodni jak w ostatnich latach trofeum męskich Mistrzostw Świata. W ciągu wszystkich turniejów wystąpiło zaledwie 36 różnych reprezentacji. Reprezentacja Polski nigdy nie zagrała na Mistrzostwach Świata Kobiet. Nasze najlepsze rezultaty to drugie miejsca w grupie kwalifikacyjnej albo pierwsze w czasach podziału na drużyny kategorii A oraz B. Więc i tak nie dawało to walki o awans. Równe płace piłkarek i piłkarzy. Ten temat wraca dość często, ale warto zauważyć, że rekordowy Mundial Kobiet w 2015 roku zarobił 73 miliony dolarów, a następne Mistrzostwa Mężczyzn w 2018 zarobiły 6,1 miliarda dolarów. Najbliższy turniej o Mistrzostwa Świata Kobiet odbędzie się w 2023 roku w Australii i będzie pierwszym w historii rozgrywanym poza Europą, Azją i Ameryką Północną. Ameryka Południowa i Afryka zaszczytu organizacji tej imprezy jeszcze nie dostąpiły. Zresztą najlepszy rezultat jakiejkolwiek ekipy z Afryki to podobnie jak u mężczyzn ćwierćfinał. A teraz koszulka, która sprawiła, że w ogóle mówimy dziś o Mistrzostwach Świata Kobiet. Ten czerwony t-shirt celebruje zwycięstwo USA na Mundialu 2019 we Francji. Mamy tu statuetkę Mistrzostw Świata, logo ostatniego turnieju, a także dopisek USA mistrzem i wszystkie lata, w których Stany Zjednoczone wygrywały, czyli 1991, 99, 2015 i 19. Od środka przy rozmiarze również trofeum mundialowe i metka z hologramem oświadczająca, że to oficjalny produkt turniejowy. Z tyłu sama czerwień, tak jak czerwony jest przycisk z subem i dzwonkiem, w który warto kliknąć. A my spotykamy się ponownie w kolejnym odcinku Szafy Fana za tydzień.